ma widzowie, 26 października o godzinie 19:00 chodzi Halloweenowy update, przerwa techniczna będzie trwała aż 4 godzinki, a co w tym update to właśnie sobie omówimy. Czyli tak. Tu dostaliśmy info o tym update, że wchodzi ten update ik. i jeżeli chodzi o halloweenowe skiny, to mamy taką budynkę, mamy taki female e, kostium, taki kostium dla maila, nie wiem, jak dla mnie ten female kostium jest dużo lepszy, aż normalnie żałuję, że zrobiłem e, hopa, no bez skitu, e, dodatkowo. Będziemy mieli Halloweenowy Event, czyli po pierwsze, będziemy mieli kalendarzyk 7 dniowy, nagrody za codzienne logowanie się przez 7 dni. Po drugie, będziemy mogli z mobków dropnąć surprise gift boxy, ale nie ma tutaj opisane, co z nich będzie leciało. I po trzecie, item shopa będzie można zdobyć jakiegoś daily. Buffa. Tutaj są oczywiście informacje o tym, że kalendarzyk będzie update'owany codziennie o godzinie 9, ale czasu UTC plus 9, czyli to jest pewnie jakiś tam chiński. Dobra, dodatkowo mamy nowy kostium, jeden, mail, female, nowy mieczyk, nowy łuk, nowego peta mamy, nowy portal. Też całkiem spoko wygląda, jak dla mnie. Dodatkowo, uwaga, teraz chyba najlepsza zmiana w tym update. Cie. To znaczy, the default number of slots for the bug has been increased from 100 to 150. To oznacza, że defaultowa liczba slotów w ekwipunku zostanie zwiększona ze 100 do 150. To oznacza, że każdy każdemu powiększy się ekwipunek o 50 slotów. I jak jeszcze ktoś ma wykupione, powiedzmy, dodatkowe 50, to będzie miał 200 slotów. Więc jak dla mnie to mega fajne. Dodatkowo rar mobki w House dungeonach będą, będzie ich dwa razy więcej. Rar mobków w House dungeonach, Drop rate unika unikatowych chaos Mapek zostanie zwiększony. I gold i element drop ratey. esencji zostanie zmieniony w Skarbcu Goblina. No i to w sumie tyle. Tutaj dalej mamy jakieś bookfixy i tak dalej, no ale to... Jak ktoś będzie chciał, to sobie poczyta. Tutaj jeszcze, oczywiście, mamy cztery nowe paczki. No i wiadomo, kostium. Także tyle. Zapraszam na streamy.